Witam wszystkich serdecznie na kanale Polak na Krymie, w serialu Polaka na Krymie. Słuchajcie, dzisiaj przyjdzie pan i będzie nam montował na słupie przewód światłowodowy. Mam już jeden. Gdzie on idzie? Tu idzie jeden. O. Światłowód jeden jest. Ale proszę was, pojawiła się konkurencja. Konkurencja daje troszkę więcej prędkości, czyli to co miałem to jest 100 megabitów. Konkurencja daje 1000 megabitów, a różnica w cenie jest jakieś 15 zł. Także zdecydowałem się zaryzykować i dzisiaj pan ma przyjechać i założyć kolejny światłowód do mojego domu. Montaż jest bezpłatny. No, jak to jest, nie? Wszystko jest bezpłatne, tylko później trzeba płacić. Nie ma tam żadnej umowy na jakiś okres 2 lat, roku. W każdej chwili może zrezygnować, wyłączyć, zawiesić, zmniejszyć, powiększyć. Tak to działa, przynajmniej na dzień dzisiejszy. I może dzisiaj będziemy mieli 1000 megabitów na sekundę. Zobaczymy, jak to hula. Do południa miał być, a jest godzina 11:17. No zobaczymy. W co wątpię, że tak będzie, że przyjedzie akurat do południa. No ale cóż. Słuchajcie, no z oczkiem jest totalna dupa. Jestem załamany. Już w ogóle mi się nie chce nic. W ogóle bym to rozebrał, zakopał i zostawił to. Nie mam siły, no. Nie mam siły już. Zobaczcie zresztą sami. Tyle wody. Tyle wody ubyło przez 30 godzin. Dokładnie 30 godzin. Tyle wody po prostu ubyło, wyciekło. Stąd, jak widać, nic nie wyciekło, a stąd, proszę bardzo, 30 godzin. Masakra jakaś. Chyba zakopię to oczko. Nie mam siły, nie mam pomysłów. No. Nie, żartuję. Nie żartuję, czyli żartuję, że zakopię, ale nie żartuję, że woda spierdzieliła niestety. Słuchajcie, no, to jest jakiś kosmos, kosmos. Dzisiaj będzie trzecia próba. Zaraz spuszczam wodę, kładę pompę, spuszczam wodę. Znowu jakąś tą dziurę zauważyłem. Wszystko się dzieje w jednym rejonie. Tu ten rejon jest. O, dziura jest tam, gdzieś tu, o, gdzieś tu, tu jak widać, tam jest dziursko, kolejne dziursko, tak to tak, także idziemy po pompę, weźmiemy pompę, spuszczam wody do poziomu, tam, gdzie są te przypuszczalne dziury, nie spuszczam wszystkiego, nie. Nie ma szans, dlatego no... Bo nie widzę nigdzie więcej możliwości, żeby coś powstało, jakieś rozszczelnienie. W tym miejscu najwięcej jest. No nic, lecimy, idziemy po pompę. A już miałem rybki wpuszczać. Już się witały z gąską w nowym basenie. Już by sobie popływały. Ja tylko popływałem. Nic więcej. A myślałem, że tej pompy nie będę używał już. O, jest. Bierzemy to. Mój, o kurde. Woda na stole po deszczu jeszcze stoi.
Fajnie, że deszczyk popadał. Słuchajcie. Nawet ten wiaterek fajnie, że jest, bo uwierzcie, bez wiatru. Chodź mi przy ten. No. Przeszkadza w nagrywaniu, nie? Ale jednak bez niego by była tragedia, bo była totalna. Dobra, położymy tu. Położymy tu, od razu zerkniemy na winogrona. Zobaczcie, jakie kiście rosną nam, żeby zarazy żadnej nie było. To będzie ok. Muszę dzisiaj trochę podwiesić. Już kiedyś mówiłem, że trzeba podwiesić i coś tutaj porządek przerzedzić. Porządek zrobić, nie? Podwiążemy. Końcówki utniemy. Tu jakiś inny całkowicie kolor ma. Nie wiem, czy on tak choruje, czy inna odmiana. Ale nie wiem, tutaj. Tutaj na dole jakby takie bardziej zielone te liście. A tutaj takie żółtawe. No nic. Tu też takie żółtawe. Tak to wygląda. O, tu jakaś inna odmiana widzę. Ja nawet nie wiem dokładnie, jakie one są, bo tylko jeden rok rodził. To tu wiem, że smaczne z tego były. No dobra. Idziemy po prunt. Prunt trzeba przerzucić. Myślałem, że znowu się zaplątało. No prawie. O kurde. Żaba dostała. Rykoszetem. Ciekawe, czy to się nagrało. Biedna żabka. Biedna ropucha. Te wszystkie pałki zdechły, co były na środku. No ta jedna tylko widzę, coś zielone w środku zostało. No nic, zobaczymy. Jest jeszcze tutaj z czego wybierać. Najważniejsze to co najważniejsze? Jak woda będzie schodzić, to co mi to? Nie mogę dopuszczać trochę tej wody. Wiem, że paruje dosyć dużo. No ale nie mogę, kurde, tyle dopuszczać. No. Nawet stoi ten, kosztuje to kopiejki. 50 zł na przykład miesięcznie, no ale do przesady. Co to za abonament? Żaden abonament. I jeszcze ta pompa hałasuje, nie? Nie może tak być. No muszę tak walczyć z tym, że aż wywalczę. Że wywalczę. Może to do nas jedzie. O, jedzie do nas. Przyjechali. Dobra, przerwa. Zdraście. Montaż. Tawrida. Tachaci. Wyjrzyj. Także przyjechali, jakieś gbury. Nie lubię takich usługodawców. Nie mają uśmiechu na ustach. W ogóle się patrzą. O, do was, nie do was. No dobra, wyłączam się i otwieram im bramę. Podłączymy pompę. Niestety, kolejny raz. Kolejny raz, no większość już sama wyleciała woda. To nie będziemy dużo wypuszczać. Sama sobie gdzieś poszła. Zobaczymy, jak to będzie działać. O Boże, Boże. Thank you.
Jak nie trzeba podlewać, to mam wody za dużo, bo muszę spuścić, jak wszystko jest pod wodą już. Gdzie ty jesteś? Tu. A, poszła. Poszła woda. O. Zobaczcie, jaki strumień leci. Taki właśnie strumień mamy. Prąd damy. W tą stronę. I wsio. Tyle wody dla ochłody. A my sobie coś porobimy przez ten czas. A, winogron. Dobra, mamy nożyce. Nożnice. Będziemy robić trochę porządku. Trochę porządku. Słuchajcie. To nam niepotrzebne. Te końcówki. A to weźmiemy chyba sobie wiadro. Po co mamy? Po co mamy? Jest i to może być. Dobra, obcinamy. To co jest niepotrzebne nam. To może iść do góry. To nam niepotrzebne. A panowie chyba sobie ten. Zrobili przerwę obiadową. Przeciągnęli kabel przez kable moje, widać tam. I sobie zrobili przerwę obiadową. No ale ja za czas ich nie rozliczam. Tylko za usługę. Powiem wam co do ceny. 450 rubli będzie to kosztować. Przez pierwsze 3 miesiące to jest jakieś 20 zł. A później około 38 zł na miesiąc. Przypomnę, że to będzie prędkość 1 gigabit, nie? Także tak. Tu nie ma nic. No w tym telewizja też jest. Ale telewizja IPTV, nie po kablu, tylko przez internet, nie? Może ten puścić tu, a tego uciąć. Thank you.
No, chłopcy pojechali, wszystko zamontowali, ale co się okazało? Okazało się, że pani, z którą rozmawiałem, oczywiście była niekompetentna. Niestety jestem zawiedziony. Szybkość, jaka jest dostępna w tej chwili, to jest 500 megabitów na sekundę. Niestety. No ale nic, to i tak jest 5 razy lepiej niż było. Także zdecydowałem się na to 500 megabitów. On mówi, że to jest kwestia czasu. Linia jest teraz taka, że przepustowość jest spokojnie wystarcza na 1000 megabitów. Na razie nie mogą po prostu uruchomić tej samej wysokiej usługi na tym terenie. Ale w najbliższym czasie powinno być. I tak to wygląda. Troszkę mnie pani zdrażniła, dlatego że... No i tak bym się zgodził na 500, nie? Tak czy inaczej. O kurde. Moje rośliny wysychają. Liście wysychają. Wody za dużo spuściłem, wiecie? Zagapiłem się. I wody za dużo spuściłem po prostu. I tak to wyszło. No dziura jest tutaj. Zobaczcie, jakie dziursko. Jakie dziursko. Jest dziura, no co tu dużo gadać. Jest tu dziura. To, co zalepiłem, wydaje się, że tu nie przele... Wydaje się, że tutaj woda nie uciekała, no ale to poprawimy to wszystko. Jadę zaraz do sklepu. Coś wymyślę, coś kupię i poprawimy to wszystko. No cóż nam zostaje, słuchajcie. Nic nam nie zostanie, tylko walka. Walka z wiatrakami. Będzie dobrze. Kiedyś to zrobię. Uwierzcie. Wierzycie we mnie, nie? No i dobrze. Tak powinno być. Teraz się zbieramy do sklepu z Elizą. Pojedziemy sobie. Tu na razie winogron już nie ruszam. Zapewne jutro dojdę do nich. Dlatego, że później mecz przyjedziemy akurat tak, że mecz będzie. I później drugi mecz, trzeci mecz. Zleci. Fan. Futbolu. No dobra. Będziemy jechać zaraz. Jedziemy. Rusałka otwiera bramę. Krótki wypad. Nie ma za co jeździć. Ale trzeba coś wymyślać w sprawie tego basenu. Słuchajcie, bo nie może tak być. To jest okropne wręcz. Otworzymy okno. Muzyczka jeszcze nam tu. No, to pompka była, słuchajcie. Już tyle razy co jeździłem i nie było zwiechy, znaczy się, że pompka. Także diagnoza była prawidłowa i to dobrze, najgorzej jak diagnoza jest nieprawidłowa, jest część wymieniona i dupa, nie? Trzeba szukać dalej, ale wydaje mi się, że jest ok. Teraz jeszcze tłumnik wymienić i może się kiedyś to zrobi i można jeździć dalej. Także tak, no dobra, Alica zamyka wrota, a my jedziemy dalej. Nie będziemy nudzić. Nara, trzymajcie się. Wszystko kupiliśmy. Ledwo wyciągnę, już zakurzyła się. Jak to mówimy? Przyciąga do siebie kurz chyba. Kupiliśmy to, co niezbędne nam na dzisiaj. Jedziemy.
Po drodze się zatrzymamy jeszcze w szpitalu i gonimy do domu. Nie ma co szukać bez pieniędzy. Internet zostawił klucze u mnie w domu. Musieli przyjechać jeszcze raz, bo tam pendrive wstawiał tam w odbiornik przy telewizorze, żeby w telewizję, program do telewizji wgrać i zapomniał. I musiał się wrócić, a my po drodze wzięliśmy bambusa, to co mówiłem, bambus. Nie no, ja się śmiałem, to nie bambus jest oczywiście. To jest trzcina, tylko taka wysoka. Jest trochę inna niż ta, co u mnie. Zaraz wsadzę to do wody. Obetnę, same korzenie wsadzę. Może się przyjmie. Gdzie mam ten? Cążki. Gdzieś tutaj miałem, nie? Obcinaliśmy, ale gdzie? Tu ich nie ma. Kurde no. Gdzie je podziałem? Sadzimy, niech rosną. Znaczy, no nie wiem, ciężko było wyrwać. Trochę korzeni tu jest, widzę, może się akurat przyjmą, nie? Weźmiemy tak, utniemy. O. Hop. Hop. I hop. Takie. Trochę zielonego jest w nich. Tu i tu. Teraz to wstawimy tam. Piasek nie stoi. Może coś odbije z tego. I będzie już coś innego. Zaraz wstawimy to. Piaseczek. O, poszło. Widzicie? Jak gładko poszło. Idzie jeszcze tutaj chyba. Stawimy. O, niech tak będzie. No i zobaczymy. Przyjmą się to. Przyjmą. Dobra, idziemy się rozpakować. Idziemy się, kochani, rozpakować. Tak jak mówiłem wam, dużo wody kupiliśmy. Dużo, no 18 sztuk półlitrowych butelek. Nie jest tak dużo, ale... I co tu jeszcze? A, taśmę taką, widzicie, szeroką. Taśmę szeroką, ciężką, gumową. Jak to wygląda? O, widzicie? Taką taśmę. Będziemy kleić. I będziemy patrzeć,
To się przykleiła. No nic. Bierzemy to, co możemy. Nosimy. Sprawdźmy sobie prędkość, słuchajcie. Tak na szybkiego. Trochę czasu minęło. Zobaczymy, czy to... Czy to się coś zmieniło? Pojechali. To jest po prostu prędkość po Wi-Fi, nie? Nie jest po kablu. No ale 500 jest, to co obiecali, nie? To jest. Może po kablu by coś poszło więcej. Tutaj trochę mniej jest. Hello, hello, robaczki moje kochane. Jesteście tu? Działamy z basenem oczywiście. Z basenem z oczkiem. O, zobaczcie sobie, co tutaj się pojawiło. Pojawiło się dziursko. Mam tu taki... O, uszczelniacz. Także będziemy to... O, to wszystko... Wszystko widzicie. Napełnimy, ile się da. Tym uszczelniaczem. Kurde, słabo wychodzi. Słabo nam to wychodzi. Trzeba końcówkę obciąć. Końcówkę trzeba obciąć. No taka szczelina powstała. Była w jednym miejscu, teraz jest w drugim miejscu. Stanie z głównym jest. Strasznie to ciężko się. O. No i co, walczymy, no co? Walczymy, słuchajcie, do końca. Polski naród walczy do końca. Pamiętajcie, nie poddajemy się jak piłkarze. Okej. Dobra. Tak, tu mamy. Tu mamy zaklejone. Szpachelkę trzeba. Szpachelkę, to niech nam tak leży, żeby się nie pobrudziło nic. Weźmiemy szpachelkę i zagładzimy. Normalnie. Szkoda, że tu nie mam jeszcze jednego człowieka. By był Pat i Mat. Sąsiedzi normalnie. Bajka. A tak tylko jest Pat. No wszystko fajnie się rozprowadza. Wszystko fajnie się lepi zawsze. Wszystko, gites, majonez. Było zrobione. I gites, majonez się obsrał. Tak. Pięknie zrobione.
No co, na razie tyle. Teraz wezmę tą taśmę i będę tu ją przyklejał. Przyklejał ją będę. O, taka to taśma jest. Mam tu pokazać. Kurde. O, z lepikiem. Taśma z lepikiem. No, spróbujemy. Spróbujemy tego sposobu. Słuchajcie, no już. No wszystko będziemy próbować. Nawet piasku księżycowego użyjemy, żeby to zalepić. Nie ma wyjścia. Kurde. Piotr Miszpaniak chciał zrzucić do wody. Ach, ty. Wariacie jeden. Wariacie jeden. Idziemy wam pokazać, co tutaj zrobiłem. Na pewno naśmieciłem. Już dzisiaj tego nie będziemy sprzątać. Chcę wam pokazać tylko tak, jak to wygląda. Zakleiłem wszystko tą taśmą, którą kupiłem. O, czy to będzie trzymać? Tego nikt nie wie. Słuchajcie. Miejmy nadzieję, że tak. Już mi brak pomysłów. Serio wam mówię. No ale nic. Nie poddajemy się. Słuchajcie. Jutro jeszcze jak słoneczko przyjdzie, zamaluję to. Tą czarną gumą. Gumą, bo jeszcze kupiłem litr. Jeszcze tą taśmę zamaluję. No już więcej po prostu zrobić nie mogę. Nic nie mogę zrobić więcej. Na tą chwilę przynajmniej. A później będziemy się dalej po głowie drapać, jak to nie będzie działać. Bo być może, że tu były dziury, ok, ale że gdzieś jeszcze jest. Cały czas się rozglądam i nie widzę jakichkolwiek oznak, żeby gdzieś dziura była. Jedna mała, czy jakaś tam. Tu nie było tak, tylko już zabezpieczyłem to, co wiedziałem, że tam było nacięte trochę. Nakleiłem, jeszcze tam kawałek nakleję, bo brakło, raczej brakło. Tam po prostu woda stała i mokro było, nie? Musi wyschnąć do jutra i będziemy kleić. To co, na dzisiaj będziemy już kończyć. Pozdrawiam was wszystkich, życzę dużo zdrowia. I Billy też wam życzy dużo zdrowia, dużo słońca, dużo pozytywnej energii dla was i dla waszych bliskich. Trzymajcie się, zapraszam was do kolejnej odsłony, nie wiem, jutro, pojutrze. Nara, pa.